Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dziś mamy, musiałem sprawdzić, 11 czerwca. 11 czerwca i nowiutka, świeżutka, czerwona infografika, która prowadzi nas do kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence. Tak się zastanawiam. Wygląda, jakby gość wyszedł na spacer z gęsiami, a to jest nieprawdopodobne. Czerwona grafika dostępna na Instagramie, na Facebooku oraz na LinkedIn. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do zapoznania się z nią. Dzisiejsza infografika dotyczy teoretycznie bardzo, bardzo prostego zagadnienia, w dodatku zagadnienia, które jest chyba jednym z najbardziej nieostrych pojęć, z jakimi mamy do czynienia, no nie tylko w wywiadzie, w ogóle w biznesie. Pojęcia nadużywanego, pojęcia, użyję takiego słowa zwulgaryzowanego, ale tu chodzi o to, że jest to takie słowo, klucz, słowo wytrych. Chodzi mi o pojęcie monitoringu. Ileż to już razy sam stosowałem również, wszyscy. Była sytuacja, że mieliśmy taki nawał pracy, że trzeba było wyznaczyć sobie priorytety i coś, co było niby istotne, spadało na sam dół listy i okazywało się, że nie za bardzo jest czas, żeby się tym zająć. Ale przełożeni poganiali, coś trzeba było robić, co robicie? Monitorujemy. Takie słowo właśnie, które oznacza, nie robimy nic, ale coś robimy. Oczywiście to nie jest zawsze, proszę, żebyśmy zrozumiał. Natomiast chodzi mi o taką właśnie zwulgaryzowaną formę. Jak nie robimy nic, to my monitorujemy, co oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, czym monitoring jest. Chyba nie mamy najmniejszych wątpliwości, że i w życiu, i w biznesie najbardziej cenna informacja to jest ta informacja wyprzedzająca. To jest ta informacja, dzięki której wiemy, że jeżeli mamy upaść, to usiądziemy i tyle. I dotyczy to spraw małych, spraw dużych, biznesowych, państwowych i prawda, chronienia świata przed wybuchem wojny atomowej. Na przykład. Dobra, rozpędziłem się, nie o to chodzi. Chodzi o uzyskiwanie informacji wyprzedzających. Te informacje mają swoją całką wymierną, realną, a i całkiem wysoką zwykle cenę. I dlatego monitorujemy otoczenie i środowisko wewnętrzne w firmie, żeby takie informacje wyłuskiwać. Nieco dalej o tym będzie. Natomiast o ile wczoraj? Wczoraj rozmawialiśmy o benchmarkingu i było to zjawisko dość, znowuż ciemno widzisz, było to zjawisko dość skomplikowane i musiałem je wyjaśnić prostymi słowami. O tyle zjawisko, narzędzie monitoringu jest narzędziem prostym, które trzeba wyjaśnić w dodatku prostymi słowami. I nie wiem, jak to zrobię. Żartuję. Monitoring jest jednym z najbardziej podstawowych zadań, jakie wykonujemy w ramach CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Monitorowanie otoczenia, monitorowanie środowiska wewnętrznego. Co to jest monitoring? Monitoring to czuwanie. Monitoring to czuwanie, czyli bieżące nadzorowanie danej sprawy, nie wiem, danego zjawiska. Czego jeszcze mogę? Wrzucę sobie okiem. Stanu zjawiska i to pod kątem ustalenia bądź pilnowania właśnie tego zjawiska, tej sprawy, pod kątem stanu aktualnego oraz pod kątem zmian tegoż stanu. To jest chyba na tyle zrozumiałe, że nie ma co się nad tym rozwodzić, tak? Ale to oznacza, że dokonujemy jakichś czynności, czy myślowych, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że
bieżące nadzorowanie, tak, czuwanie, czyli bieżące nadzorowanie, monitoring, on obejmuje zarówno pomiar, znaczy najpierw obserwację. Trzeba naprawdę obserwować. Pomiar, no trzeba mieć jakiś wskaźnik, chociaż czuć, tak, rozumieć wewnętrznie, że jest tak, a idą zmiany w tą stronę, tak? Analizę i raportowanie, i to w dodatku raportowanie regularne o zmianach, ale i o efektach tego monitorowania, bo być może zmiany nie następują. Nienastępowanie zmian również podlega raportowaniu. Na tym polega monitoring. To jest jak robota snajpera. To nie jest tak, że snajper jak siedzi na tym, taki filmowy, nie? Siedzi sobie na wzgórku, albo gdzieś tam pod wzgórkiem, na samym topie nie będzie siedział w szczycie. I on obserwuje bardzo dokładnie otoczenie, czy konkretny, znaczy nawet konkretny wycinek tego otoczenia. I teraz w momencie, w którym on obserwuje, to on czuwa. On prowadzi monitoring. To nie jest tak, że on leży sobie w hamaku brzuchem do góry i nie robi nic. A to jest właśnie popularne rozumienie, że w danym zakresie on nie robi nic, ale on czuwa, nie? No to żadna robota. I to samo jest z monitoringiem. Chodzi o to, żeby nie chcę użyć słowa aktywnie, ponieważ czuwanie może być i ofensywne, i defensywne, tak? Może się koncentrować tylko i wyłącznie na czuwaniu i kropka, na obserwowaniu. Ale właśnie zazwyczaj to, co nazywamy monitorowaniem, monitoringiem, składa się tak naprawdę z dwóch faz. Pierwszą fazą jest ten monitoring, to czuwanie, tak? Czyli ta obserwacja, pomiar, analiza, raportowanie o zmianach. Ale to jest pierwsza faza zazwyczaj, bo czasami ona wystarczy i nie trzeba podejmować żadnych działań. Właśnie, ponieważ drugą fazą jest podejmowanie tych działań, które są konieczne lub które są możliwe. I teraz, czyli chodzi o, mamy tak, monitoring jako taki to jest czuwanie, monitorowanie, to jest podjęcie decyzji lub jej niepodjęcie, co też jest podjęciem decyzji, ponieważ ma swoje efekty. Oraz po trzecie, to jest działanie, podejmowanie działania, wpływ. I po angielsku to się nazywa influencing. Tak naprawdę monitorowanie to są dwie uzupełniające się wzajemnie fazy. Monitoring i influencing, czyli wpływ, jaki musimy wywrzeć w związku z tymi właśnie z tym, co obserwujemy. Tak, zmieniam tu miejsce, bo nie chcę ludziom chodzić tu z pieskami, już powychodzili, nie chcę im na głowę wchodzić, więc muszę tak dość uważnie sobie chodzić po tym moim parku. Jeśli chodzi o samo pojęcie monitoringu, ono jest, jak już mówiłem, bardzo proste, to jest narzędzie, sensownie trzeba je używać. Ono jest używane nawet zupełnie intuicyjnie, lepiej jest je sprocesować, lepiej jest je sformalizować, wtedy ono jest skuteczne. I to nie ma znaczenia, czy mówimy już teraz o biznesie, czy o życiu zupełnie prywatnym. Po prostu, jeżeli nie chcemy, żeby nas coś zaskoczyło, cokolwiek, no to monitorujmy. Chociażby ja też ciągle chodzę, monitoruję i obserwuję, podejmuję działania, chociażby są ludzie, nie chcę im wchodzić na głowy, nie chcę przechodzić obok nich, żeby przeszkadzać, jak się tam z pieskami bawią i tak dalej. Proste rzeczy. Ale jednocześnie to zjawisko, ono się wiąże ono jest powiązane z całą gamą zagadnień, chociażby CSI. Dlaczego? Wezmę sobie karteczkę, ponieważ te myśli teraz mi wpadły do głowy i jest tak. Bieżące nadzorowanie spraw lub zjawisk, tak? Czyli, a przede wszystkim monitorujemy stosunek do tego zjawiska. To jest też bardzo istotne, ponieważ na przykład mamy do czynienia ze zmianami legislacyjnymi. Musimy wiedzieć, jaki stosunek do tego ma
w ogóle tak zwana opinia publiczna, jaki stosunek do tego mają media. Jeśli chodzi o media, no to tutaj w ogóle wpada nam po pierwsze zagadnienie PR-u, o którym w ogóle nie będę teraz mówił, czyli w ogóle dbania o dobrą reputację przez naszej firmy. Tu wchodzi nam zagadnienie analizy wizerunku. Czy dokonujemy analizy wizerunku firmy, czy nie wiem, kluczowych osób w naszej firmie, czy pilnujemy tego. To są kwestie PR-owskie, w ogóle nie będę się rozpędzał. Inna rzecz, że jeśli chodzi o samo czuwanie i influencing, podejmowanie działania lub jego niepodejmowanie, czyli tą decyzję, zobacz, że jest to absolutnie cały mechanizm działania tego, co nazywa się systemem wczesnego ostrzegania. I system wczesnego ostrzegania służy właśnie temu, że wyszukujemy, czyli tak jak monitoringu, wyszukujemy. Ciągle próbujemy ujawnić zagrożenia, które się mogą pojawić, pojawiają. Szanse, które mogą się pojawić, pojawiają. Także no i zmiany. I zmiany, tak, zagrożenia, szanse, ale zmiany to jest odrębna kategoria przecież, która niekoniecznie musi się mieścić w zagrożeniach lub szansach. Czasami zmiana jest zmianą i tyle. No, widzę, że zaczynam, to wchodzimy już na tony filozoficzne, więc ja to już by uciął totalnie. Chciałbym, żebyś zapamiętał, że monitoring to nie jest, nie robię nic i monitoruję, tylko to jest zarówno owoczuwanie, owy bieżący nadzór, jak i influencing, wpływ, działanie, konieczne działanie, możliwe. To jest sprocesowane, coś takiego, sformalizowane, tak powinno być. I to podlega regularnemu raportowaniu. Jeżeli czegoś regularnie nie raportujemy, nawet sobie, żeby nie było, no to mamy ten problem, że to wszystko ucieka, że jeżeli nie poświęcimy czemuś, co chcemy monitorować, i już mówię całkowicie o życiu prywatnym, w ogóle ogólnie, abstrahując od tego, od wykonywania zawodu jakiegokolwiek, jeżeli coś nie obserwujemy, na coś zwracamy uwagę, a jednocześnie nie zastanowimy się nad tym z odpowiednią częstotliwością, nie zadamy sobie tych pytań, nie uzyskamy tych właściwych odpowiedzi, właściwych, czyli jakichkolwiek związanych z tym, co obserwujemy, no to nie ma szans. To po prostu będzie jak na, przepraszam, przełokadam Cię do ręki, będzie jak na początku mojej opowieści. Co robicie? Monitorujemy. I tyle z tego będzie. Co jeszcze można powiedzieć o samym monitorowaniu, tak od strony procesowej? Po pierwsze, musimy wiedzieć, co obserwujemy, tak? A co obserwujemy, co jest celem naszej obserwacji? Cel, jak dobrze wiesz, musimy zdefiniować. Najpierw ty definiujesz cel, potem cel definiuje ciebie. To jest nie wszystko. Ta praca to jest praca mrówcza, jaką jest monitoring i influencing, bo to są dwie fazy tego samego, averse, reverse. One podlegają ocenie w zakresie skuteczności naszego monitoringu. Skuteczność jest w bardzo prosty sposób mierzona. Czy jest coś, co nas zaskoczyło, czy nie? Jeżeli nas zaskoczyło, to pytanie, czy monitoring był robiony właściwie, czy może było to, bo są takie przecież sytuacje, że nie do uniknięcia, tak? Teraz tak, musimy wiedzieć, co chronimy, to już mówiłem, cele. Partnerzy, czy mamy sprzymierzeńców, czy mamy partnerów, z którymi wymieniamy się informacjami dotyczącymi tej obserwacji tego konkretnego stanu, zjawiska, zmian. Jeśli nie, okej, ale w kupie siła, to chyba znamy staropolskie, nie? Metody, z jakich korzystamy. Czy stosujemy wyłącznie monitoring obronny, defensywny, czy też może aktywny. To jest związane z tym, w jaki sposób procesowo zbudujemy sobie cały system monitoringu. Chodzi o to, jaki będzie influencing. No i ten influencing, to działanie polega na tym, czy w trakcie monitoringu wpływamy na dany stan, dane zjawisko, daną zmianę.
czy też nie. Czy bardzo istotne, czy rozpoznajemy te obszary, na których możemy mieć przewagę. Te obszary musimy mieć zawsze rozpoznane. To jest tak zwany nasz teren, nasz bezpieczny teren. Niekoniecznie związany z bezpieczeństwem, ale z tym, że tam możemy odnieść zwycięstwo, tak? Ciągłość i czy czuwanie jest przedmiotem regularnego raportowania, raportów, sprawozdań, no takich rzeczy. To musi być. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o monitoringu i myślę, że wtedy takie działanie ma ogromny sens. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Ci istotę tego, czym monitoring jest, czym monitoring na pewno nie jest, co robicie, czuwamy. Tak to nie działa. Narzędzie stosowane cały czas, 24 godziny na dobę, działające, skuteczne. Powtarzam, należy je sformalizować, sprocesować, to znaczy poddać dokładnie procesowi, w jaki będzie się odbywał monitoring, decyzja, influencing. To musi być. To jest właśnie prawdziwy monitoring. Tak? Monitoring, działa, decyzja, influencing. Kurs podstaw już się zbliża się wielkimi krokami. Na tym kursie również o tym będę mówił. To jest bardzo, bardzo mikro zagadnienie, ale bardzo istotne ze względu, jak mówię, na zwulgaryzowanie tego terminu. Na kurs bardzo serdecznie Cię zapraszam. Zapraszam Cię również do grupy, do zamkniętej grupy na Facebooku, grupa szpiegul.pl. Grupa jest zamknięta, była cały czas otwarta, ale została zamknięta na prośbę członków tej grupy po to, żeby bardziej swobodnie wymieniać się własnymi przemyśleniami, własnymi problemami, nazwijmy to tak, czy własnymi ciekawostkami dotyczącymi tego, o czym na grupie rozmawiamy. Grupa szpiegul.pl nie dotyczy tak naprawdę kursu czy zagadnień CSI. Grupa szpiegul.pl to jest grupa bloga i ona dotyczy tego, co jest związane z blogiem, czyli wszelkich zagadnień na temat służby mniej lub bardziej tajnych, prywatnych, państwowych, półoficjalnych i tak dalej, i tak dalej. Fajna grupa, jest nas już nieco ponad 800 osób. Bardzo istotne jest to, że tam nie ma polityki. Cokolwiek jest związane z polityką, już chyba wszyscy się tego nauczyli, jest po prostu wywalane. Śmieją się ze mnie, że jestem strasznym cenzorem, ale zasada jest taka, że polityki nie ruszamy, a poruszamy tylko tematykę, która jest związana z tematyką grupy. Serdecznie na tą grupę Cię zapraszam. Mam nadzieję, że już nawet dzisiaj sobie wejdziesz na Facebooka, znajdziesz grupa szpiegul.pl, wyślesz akces o przyjęcie, ja go oczywiście zatwierdzę i będziesz miać dostęp do tych materiałów, które tam się ukazują. Jest to różnie, jak to na Facebooku, aczkolwiek no myślę, że udało nam się tam sfokusować dokładnie tą tematykę, której to dotyczy, bez żadnego politykierstwa, bez żadnego opluwania. Szacunek, radość, zabawa, interesujące informacje. Grupa szpiegul.pl. Serdecznie tam Cię zapraszam, a na dziś mówię miłego dnia. Mój będzie raczej deszczowy niż słoneczny, ale co z tego? Jest miło, cudownie, wspaniale. Miłego dnia. Na dziś Cię żegnam. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!